Dzień dobry Państwu. Poruszamy się znów na cieszyńskich drogach do Niepodległej. Dzisiaj spotykamy się z profesorem Radosławem Zenderowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor jest dyrektorem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o taki temat, wybraliśmy sobie w naszym projekcie Generacja Pamięci, Naród na Kresach, przypadek cieszyński. Cieszyński po pierwsze, że wiadomo, cały cykl to Cieszyńskie Drogi do Niepodległej, ale cieszyński też dlatego, że pan, panie profesorze, jest cieszynianinem. Tak, urodziłem się w Cieszynie, mieszkam w Cieszynie, chociaż był taki epizod mieszkania w Warszawie, z której uciekłem, także wróciłem do Cieszyna już, myślę, na stałe. Jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim, w stolicy tego Śląska. Dzisiejszy temat, drodzy Państwo, naród na kresach, i chcielibyśmy ująć ten temat właśnie z perspektywy socjologicznej, politologicznej, no bo również to są te obszary pańskiej działalności naukowej. W ogóle wiele miejsca w swoich badaniach poświęca pan kwestiom tożsamości mieszkańców Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Słowacji. Ale my dzisiaj na tym trójstyku będziemy też kwestie cieszyńskie odnosić szerzej właśnie do Europy Środkowej. Narodziny narodu na Śląsku Cieszyńskim to też jest taka kategoria, taki temat, który przewijał się gdzieś w naszych pozostałych spotkaniach w całym cyklu, ale jeśli pan pozwoli, to zacznijmy od próby odpowiedzenia sobie na pytanie, jak w kategoriach socjologicznych właśnie można mówić o odrodzeniu czy narodzinach narodu, czy jakiegoś ruchu narodowego, etnicznego, i jak to można odnieść do tej sytuacji na naszym pograniczu. No więc to jest ten odwieczny spór między tymi, którzy uważają, że narody się narodziły w XIX wieku, a tymi, którzy uważają, że one się jedynie odrodziły. To jest też spór między konstruktywistami, czyli tymi, którzy uważają, że te narody są niejako odgórnie tworzone, a tak tymi, którzy uważają, że te narody niejako tworzą same siebie, prawda? Czy mają jakieś takie podglebie kulturowe, z którego wyrastają, prawda? Jeśli chodzi o Śląsk Cieszyński, to on w gruncie rzeczy jest dość typowy dla Europy Środkowej. To znaczy mamy okres właśnie lat 40. XIX wieku, wiosna ludów, prawda? Jest to wielkie poruszenie właśnie narodowościowe w monarchii austriackiej, jeszcze wówczas, później austro-węgierskiej. Także jakby to tworzenie się narodu, czy tworzenie narodu tutaj na pograniczu jest czymś, myślę, że bardzo typowym dla tamtego okresu. Typowe, ale oczywiście to, o czym pan wspomniał, narodziny czy odradzanie, to ten odwieczny spór. Zatem może ucinając pewne spory, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak powstawało, czy w ogóle jak wyglądało powstawanie tej polskiej świadomości narodowej na Śląsku Cieszyńskim w XIX, na początku XX wieku, oczyma socjologa. To więc wyglądało to zupełnie inaczej niż na pozostałych ziemiach polskich. I myślę, że tutaj jest ta specyfika faktycznie budowania narodu polskiego, tego nowoczesnego narodu polskiego oczywiście, bo tym pojęciem się posługujemy, nie narodu szlacheckiego, tylko tego narodu już demokratycznego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ta polskość na Śląsku Cieszyńskim, czy w Księstwie Cieszyńskim była budowana oddolnie, ona bazowała na takiej właśnie plebejskości. Tutaj nie było polskiej szlachty, prawda? Nie było polskiego ziemiaństwa, czyli takich, powiedziałbym, naturalnych liderów, którzy mogliby jakby tworzyć tą wspólnotę niejako trochę od góry, prawda? Czyli innymi słowy uświadamiać chłopów. Tutaj to chłopstwo niejako wygenerowało z siebie właśnie tą elitę. Tą elitę, która nauczyła się pisać, czytać, która poszła na studia, wykształciła się i która potem miała taką potrzebę przekazywania tej wiedzy no, swoim rodakom, tak? Tym wszystkim, którzy mówili w tym samym języku, prawda? Czyli mówimy tutaj o języku polskim. To jest właśnie to Lux et Silesia? No myślę, że tak. Znaczy jest to specyfika faktycznie Śląska w ogóle, ale w szczególności Śląska Cieszyńskiego, dlatego że tutaj można powiedzieć czymś, co mogłoby stać na przeszkodzie też budowania nowoczesnego narodu, no była ta dwukonfesyjność. To jest sytuacja zupełnie nietypowa dla ziem polskich, gdzie w XIX wieku już to powiedzenie Polak-Katolik
chociaż ksiądz Tischler mówił Polak, katolik, alkoholik, jest czymś oczywistym, prawda? Tutaj ten związek między polskością a katolicyzmem, czy katolicyzmem z polskością może od tej strony, wcale nie był taki oczywisty. I generalnie jest tak, że tam, gdzie występuje dwukonfesyjność, czy na przykład trójkonfesyjność, jak na przykład w przypadku Albanii, tak? To budowanie narodu zawsze napotyka na pewne trudności. Tutaj okazało się, że udało się to przełamać, znaczy, że ta konfesja nie stała się czynnikiem hamującym rozwój narodowy. Przeciwnie, to ta pewna rywalizacja między katolikami a protestantami, oto palmy pierwszeństwa jakby w budowaniu tego polskiego narodu, nowoczesnego narodu, no działała bardzo twórczo, tak? I tak powiedziałbym mobilizująco. Chciałbym troszeczkę na moment przenieść się z realiów, o których zaczęliśmy rozmawiać. No ale oczywiście historycznie cały czas temat jest aktualny, granica. W tym roku, no niestety, ta granica wróciła do nas z całą mocą. Granica tutaj w Cieszynie przede wszystkim no, kojarzy się raczej negatywnie, zwłaszcza u przedstawicieli średniego, starszego pokolenia, ale obecnie, w 2020 roku, wszyscy mogliśmy, i młodzi, i starsi, poczuć, czym ta granica jest. Nacechowanie jest rzeczywiście stricte negatywne, niestety. Niestety, ale odchodząc od kwestii językowych, semantycznych, socjologicznie, granica to przecież bardzo bogaty temat. I w ogóle, mówiąc o granicy, można szeroko mówić o kwestiach tożsamościowych. Na podstawie pańskich badań no, idealnie byłoby odnosić kwestie tożsamościowe Śląsk-Cieszyński w porównaniu z resztą Europy Środkowej. Więc to są... Znaczy ja myślę, że generalnie Europa Środkowa to jest taki kontynent migrujących granic, prawda, zmieniających się właśnie nieustannie, można powiedzieć. Znaczy to doświadczenie granicy, która pojawia się i znika, jest czymś jakby na trwale wkomponowanym w tożsamość mieszkańców Europy Środkowej. Znaczy wystarczy popatrzeć na sytuację człowieka urodzonego, nie wiem, przed pierwszą wojną światową po zachodniej stronie Cieszyna, prawda? Ten człowiek miał kilka obywatelstw w ciągu swojego życia, tak naprawdę, nie? Czyli zaczynał jako obywatel Austro-Węgier, potem był obywatelem Czechosłowacji, później był obywatelem Polski, potem był obywatelem III Rzeszy, potem znowu Czechosłowacji, a potem Republiki Czeskiej, prawda? I to wszystko w skali, powiedziałbym, takiego standardowego życia, 75 lat, prawda? Więc to jest jakby ta pierwsza rzecz, która jest też doświadczeniem cieszyńskim, tak? I to trzeba jasno podkreślić. No tak, przepraszam, że wejdę słowo, tak. Nawet kiedyś udało mi się porozmawiać ze stulatkiem z Zaolzia, rówieśnikiem właściwie Zaolzia, no, który chwalił się niejako tymi różnymi paszportami, opowiadając też historię rodzinną. Mało tego, w jednym domu te obywatelstwa też się mieszały. Znaczy, na to można patrzeć z perspektywy czasu jako na coś zabawnego i komicznego, ale no, to jest dość trudne doświadczenie, trzeba nie tyle wymieniać dokumenty za jakiś czas, co w pewnym sensie jest się zmuszonym do zmiany lojalności, prawda? I o takiej sytuacji tutaj w dużej mierze mówimy. Natomiast sama granica jest jakby nacechowana semantycznie bardzo różnie, znaczy jest bardzo ambiwalentna. Znaczy z jednej strony na granicę możemy spoglądać jako na pewien skandal, tak? Jako coś, co jako artefakt, który rozgranicza naturalną przestrzeń, prawda? Który oddziela jednych od drugich w sposób bardzo często wrogi, nieprzyjazny, ale z drugiej strony granica jest też, może być też miejscem spotkania, takim właśnie punktem, do którego dochodzi jedna i druga strona, żeby się spotkać i porozmawiać. I to tak naprawdę, jaka ta granica jest, oczywiście zależy od nie zawsze od ludzi tu na miejscu, prawda? Bo bardzo często jesteśmy zakładnikami wielkiej polityki i nie tylko polityki, nie wiem, Warszawy, Pragi, ale generalnie polityki europejskiej czy polityki światowej. Bardzo często, tak jak miało miejsce w Cieszynie, przecież ten podział tutaj nie nastąpił dzięki porozumieniu lokalnych społeczności, czy dzięki porozumieniu Pragi i Warszawy, tylko został narzucony z zewnątrz, prawda? Gdzieś no tak, rada ambasadorów. Z odległych stron, prawda? I myślę, że to też jest takie bardzo ważne, wyraźne doświadczenie cieszyńskie tutaj. W jednym z pańskich wykładów pojawiło się nawet takie zdanie, że no, trudno mówić o tym, że granica powinna zniknąć, że nawet szkoda by było, gdyby całkowicie granice zniknęły, bo wiele stracilibyśmy właśnie w tym kontekście i stracilibyśmy przede wszystkim to spotkanie, o którym pan mówi, stracilibyśmy też sąsiedztwo. Znaczy, no, granica porządkuje przestrzeń i właśnie sprawia, że mamy sąsiada, tak? Bo gdyby tej granicy nie było, no to trudno sobie wyobrazić
jakąś inną formułę spotkania. Tak? Znaczy, granica jest jednak pewnym bardzo wyraźnym komunikatem. Oczywiście no teraz przyzwyczailiśmy się już od dobrych kilkunastu, właściwie kilkudziesięciu lat niemalże, do życia w Europie, jak się mówi, bez granic, prawda? Oczywiście one formalnie istnieją, nie ma już tych szlabanów granicznych, nie ma kontroli. I właśnie to, co miało miejsce ostatnio, ten powrót tego reżimu granicznego, dla wielu ludzi był szokiem. Zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy jakby urodzili się już w tym świecie bez granic, prawda? Dla nich nagle pojawienie się pograniczników, policjantów, którzy uniemożliwiają przejście na drugą stronę miasta, no był no właśnie skandalem, prawda? Myśmy to jako to starsze pokolenie jako jeszcze mogli sobie jakoś to uporządkować. Znaczy, myśmy to doświadczenie mieli kiedyś i mieliśmy świadomość, że to jest tylko pewne tymczasowe rozwiązanie. Ale dla tych młodych ludzi to był skandal. No ale jednak myślę, że zgodzi się pan ze mną, że lepiej mówić o granicy w kategoriach socjologicznych czy traktować ją jako przedmiot badań naukowych, aniżeli spotykać te granice rzeczywistości przechadzając się po Cieszynie jako mieszkaniec czy turysta. No, zdecydowanie tak. Przejdźmy do następnego tematu. Jesteśmy na Trójstyku. Słowacja. W jednym z naszych spotkań, kiedy rozmawiałem z doktorem Michaelem Morrisem Twarowskim, pojawił się wątek słowacki w odniesieniu do właśnie tych cieszyńskich dróg do Niepodległej. Wątek słowacki polegający na tym, że Ludowit Sztur wpłynął na młodego Pawła Stalmacha. I czy to oznacza właśnie w kontekście odzyskiwania tej świadomości narodowej tutaj na Śląsku Cieszyńskim, że podsunęli nam tutaj ten pomysł Słowacy? Myślę, że częściowo tak, dlatego że ta pierwsza, można powiedzieć, inteligencja cieszyńska, ta, która formowała się w latach 40. 50. XIX wieku, przepraszam, to są ludzie, którzy kształcili się w Bratysławie, w tym słynnym liceum ewangelickim, prawda? To jest ten początek. I siłą rzeczy jakby stykali się chciałem powiedzieć, nacjonalistami, ale w takim szerokim tego słowa znaczeniu słowackim, czy działaczami narodowymi, byśmy powiedzieli tak bardziej poprawnie. Ale nie tylko, dlatego że Bratysława, Pressburg, Preszporok, mnóstwo różnych nazw miało to miasto przecież w swojej historii, to było miejsce, gdzie jakby dominował etnos węgierski, niemiecki, żydowski, prawda? Gdzie mieszały się różne, tak powiem, kultury i różne sposoby jakby myślenia o narodzie, prawda? Więc ja myślę, że będąc w Bratysławie, oni byli narażeni, że tak można powiedzieć, na działanie różnych, prawda, inspiracji narodowych, narodowościowych. Co do ruchu narodowego słowackiego, on był w gruncie rzeczy bardzo słaby, dlatego że samo ukształtowanie Słowacji uniemożliwiało prowadzenie takiej skutecznej agitacji narodowej. Że do tej pory Słowacja jest podzielona jednak na te trzy części, czyli na tą zachodnią, część środkową i wschodnią, i ta zachodnia no jest mimo wszystko dość odległa od tej wschodniej. Tak? To są jakby dwa różne światy de facto. Czyli nie udało się, bo na pewno nadal bym zaryzykował, dokończyć tego procesu narodowo-twórczego na Słowacji. Prawda? Jest jednak ta przerwa między jedną a drugą częścią. Prawda? Także po części na pewno tak, ale nie wyłącznie. Ja myślę, że w ogóle temat słowacki i te wątki narodowe słowackie to byłoby zupełnie osobne spotkanie, a może nawet osobny cykl. Wróćmy jednak do generacji pamięci cieszyńskich dróg do Niepodległej. Naród na kresach. O tych kresach mówił też Józef Piłsudski. Józef Piłsudski użył takiego sformułowania, że Polska jest jak obwarzanek. Tak, w obwarzanku wszystko, co dobre, to właśnie jest na obrzeżach. Co to oznacza właśnie w charakterze też pogranicza tutaj na Śląsku Cieszyńskim? Co dobrego mieli w sobie, jak w tym obwarzanku propolscy Ślązacy? Jak się właśnie to sformułowanie przekłada na rzeczywistość w tamtym czasie? No, przede wszystkim mieli to doświadczenie z codziennego styku, współpracy, ale też konfrontacji z innymi kulturami, prawda? Z innymi etnosami, z innymi religiami. I to zawsze uczy pewnej pokory, uczy tego, że ten świat nie jest taki jednowymiarowy, że są różne jakby sposoby patrzenia na rzeczywistość, różne sposoby gospodarowania, takich bardzo prozaicznych rzeczy, prawda?
I tego doświadczyliśmy i na Kresach Wschodnich, prawda, gdzie ta polskość zupełnie inaczej była artykułowana niż na przykład w Wielkopolsce, choćby nawet, prawda? I tego też doświadczyliśmy tutaj na Śląsku Cieszyńskim, tak? Gdzie była ta nieustanna jakby konfrontacja dwóch, czy powiedzmy nawet trzech etnosów, tak? Czyli polskiego, niemieckiego i czeskiego. To jest, tak powiem, ta styczność to jest taka mieszanka właśnie konfrontacji, jakiejś takiej rywalizacji ze współpracą. Mówimy o tej kresowości, panie profesorze, ale oczywiście to nie jest specyfika tylko naszego pogranicza tutaj na Śląsku Cieszyńskim czy Kresów Wschodnich, ale w ogóle szerzej Europy Środkowej, czy w ogóle Europy. Myślę, że przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego że to kresowość wiąże się z takim doświadczeniem antemurale Christianitatis, czyli takiego bycia przedmurzem chrześcijaństwa, przedmurzem szerzej może cywilizacji europejskiej, prawda? Czyli tym miejscem, które było narażone historycznie właśnie od XIII wieku już, nieustannie aż do właściwie wieku XIX, właśnie nawet także XX, jeżeli bierzemy pod uwagę jakby czynnik rosyjski czy bolszewicki, było narażone zawsze na to zagrożenie z jakiejś obcej cywilizacji, cywilizacji, która miała to ostrze antyeuropejskie, prawda? I to jest doświadczenie zarówno Polaków, Węgrów, Serbów, prawda, także Bułgarów, Chorwatów, wszystkie te narody, czyli przedstawiciele, przyznają się właśnie do właśnie tego elementu swojej tożsamości, że oni byli gdzieś właśnie na kresach Europy. I tą kresowość jakby noszą w sobie, ona jest nacechowana też takim poczuciem pewnej tymczasowości, to znaczy, że nic nie jest na trwałe, nic nie jest na stałe, prawda? Że w pewnym sensie cały czas siedzimy na walizkach i wszystko się może zmienić, prawda? Tego doświadczenia, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale z tego takiego doświadczenia nie mają absolutnie Brytyjczycy, nie mają go Hiszpanie, nie mają go Francuzi. I to jest jeden z powodów, dla których bardzo często tak trudno nam się ze sobą rozmawia i rozumie, dlatego że to są zupełnie różne doświadczenia historyczne. Czyli czas, kiedy myśmy wykrwawiali się broniąc Europy, to tamte narody bogaciły się na handlu zamorskim na przykład. To tak już można powiedzieć bardzo, bardzo tak ostro postawić temat, tak? No tak, ale to samo dotyczy wspomnianej wcześniej granicy. No, też, tak jak powiedzieliśmy sobie, mocno wróciło to do nas w ostatnim czasie i już zostanie, bo przypomnieliśmy sobie o tej tymczasowości, bo przecież za miesiąc czy dwa znowu sytuacja może się zmienić, no nie daj Boże, żeby się zmieniała. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa no chyba już nie idą w tę stronę scenariusza z marca, scenariusza dotyczącego właśnie granic, ale ta tymczasowość no już z nami chyba będzie na zawsze. Czy powrót granic jest niemożliwy? Tutaj bym się zastanawiał, dlatego że w zasadzie można powiedzieć wiek XIX to był taki czas, kiedy Europa była bardzo liberalna. Te granice były otwarte. W zasadzie do poruszania się po Europie nie trzeba było żadnych dokumentów bardzo często. Ten przepływ osobowy był taki, powiedziałbym, bardzo swobodny. I te granice powróciły z pierwszą wojną światową. Potem powróciły wraz z żelazną kurtyną. No i potem mamy ten okres liberalizacji, prawda, na zachodzie, strefa Schengen, bo dochodzi to do nas. Ale to pokazuje, że to nie są procesy nieodwracalne. To znaczy, że to, że my teraz żyjemy w Cieszynie i wiemy, że tam była kiedyś granica, ale już tej kontroli nie ma i że to nie wróci, niekoniecznie tak musi być, prawda? Tutaj historia potrafi się powtarzać. No, na razie zostawmy to spojrzenie w przyszłość. Cofnijmy się znów 100 lat w tej historii Śląska Cieszyńskiego. Porozmawiajmy jeszcze, panie profesorze, o tych problemach narodowościowych, które no, w tamtym czasie pojawiały się, z którymi mieliśmy do czynienia właśnie na tych południowo-zachodnich kresach, skoro mówimy o narodzie na kresach i przypadku cieszyńskim. Znaczy, ja myślę, że trzeba tutaj jasno powiedzieć, że no, ten okres końca XIX wieku, początku wieku XX, to już był czas, kiedy to bardzo jednoznacznie zdefiniowały się pewne pozycje narodowe, tak? To znaczy do Niemców, którzy byli już stosunkowo wcześnie dookreśleni narodowościowo, prawda? Znaczy dołączyli bardzo szybko Polacy za sprawą właśnie tych działaczy, tych budzicieli narodowych, prawda? Którzy wykonali no, niesamowitą pracę polegającą na tym, że
no, rolnicy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim pisali pamiętniki, prawda? Co nie do pomyślenia w innej części ziem polskich, prawda? Że to byli ludzie, którzy nie tyle czytali, ale też pisali, prawda? To pokazuje ogrom wykonanej pracy i dzięki temu wysiłkowi faktycznie udało się jakby wytworzyć poczucie jakby należności do, przynależności do narodu polskiego. Narodu polskiego, który zachował pamięć o dawnym państwie. To jest bardzo istotne, dlatego że jak porównamy siebie do Czechów, którzy także mieli swoje państwo, to tamto poczucie utraconego państwa wiązało się z takim, powiedziałbym, z pewną rezygnacją i takim przekonaniem, że to było już nie wróci. Tymczasem Polacy mieli, tym się różnili od Czechów, że oni wierzyli jakby we wskrzeszenie Polski. Tak? I faktycznie to się udało zrobić. Czesi, właśnie wszystkie partie polityczne czeskie tamtego okresu, czyli jeszcze okresu sprzed pierwszej wojny światowej, rok 1914, żadna z tych partii nie podnosiła kwestii suwerenności czy niepodległości Czech. Żadna. On się pojawił w zasadzie w momencie, kiedy już upadała Austria i nie było innego wyjścia, trzeba było to państwo stworzyć. W przypadku Polaków sytuacja była zupełnie, zupełnie inna. No, mamy to konfrontację. No więc właśnie, mamy to konfrontację polsko-czesko, ale są ci Niemcy, prawda, którzy w momencie rozpadu Austrii jakby tracą tą siłę polityczną. Znaczy Wiedeń jednak był stolicą państwa, które w tej zasadniczej swojej konstrukcji było państwem niemieckim, prawda? I oni odnajdują się nagle jako mniejszość, czyli w dość trudnej sytuacji. Jednocześnie są tą warstwą dominującą w sensie społecznym, ekonomicznym, intelektualnym, a jednocześnie z dnia na dzień stają się mniejszością. Bardzo mało komfortowa sytuacja, prawda? Panie profesorze, kiedy mówimy o cieszyńskich drogach do niepodległej w kontekście właśnie też struktury narodowościowej, tej kresowości, o której wspominaliśmy wcześniej, wszelkich problemów dotyczących pogranicza właśnie, to bardzo ciekawy jest ten fakt, no, że to jest ogromne uproszczenie oczywiście, że w 1918 roku jesteśmy jeszcze w monarchii, jesteśmy jeszcze w Austro-Węgrzech i potem nagle ukłon w stronę Polski, chcemy być w Polsce. Upraszczam, ale bardzo jest to pewnego rodzaju fenomen i fenomen przejścia od jednego do drugiego. Oczywiście to nie jest tak, że to się stało w jednej nocy. Mówiliśmy też o przewrocie wojskowym w ramach naszego cyklu Generacja Pamięci. No ale to budowanie, czy odradzanie się, od czego wyszliśmy na samym początku narodu polskiego, gdzieś tam już zaczynało się oczywiście wcześniej. Potem był tylko ten wybuch, była konkretna motywacja. Znaczy, ja myślę tak, że to budowanie narodu polskiego w ramach Austrii, prawda, czy Austro-Węgier, to było czymś naturalnym, bo w ten sam sposób postępowali Węgrzy, postępowali Czesi, postępowali nawet Serbowie, prawda, będący częściowo właśnie w ramach monarchii austriackiej. I tutaj w zasadzie nie ma paradoksu, ani ma zgrzytu, to znaczy wyobrażano sobie możliwość budowania narodu polskiego i istnienia narodu polskiego w ramach Austrii. Problem tylko polegał na tym, że ta formuła Austrii jakby w pewnym momencie się wyczerpała. To znaczy zdawano sobie sprawę z tego, że ona już nie jest w stanie pomieścić tych wszystkich ambicji narodowych, właśnie polskich, zwłaszcza węgierskich, myślę tutaj o tych dwóch zwłaszcza, prawda, czeskich w trochę mniejszym stopniu. I ten nie tyle zwrot w kierunku Polski, ile to, że Polska stała się możliwa, bo geopolitycznie Polska w XIX wieku, mimo powstań, prawda, okazała się być projektem nie do zrealizowania. Zmieniły się okoliczności geopolityczne zasadniczo, prawda, wraz z pierwszą wojną światową i ta Polska stała się możliwa po prostu. I ja myślę, że nastąpiło takie dość logiczne przejście czy wyjście z Austrii w stronę Polski, ale nie z jakąś taką, powiedziałbym, pogardą wobec tej przeszłości, prawda, austriackiej, bo bądź co bądź, no, Austria była pod koniec państwem dość liberalnym, umożliwiającym, prawda, właśnie budowanie tej swojej tożsamości narodowej, ale że to była właśnie pewna formuła, która się wyczerpała. I jakby świadomość tego też mieli sami Habsburgowie już pod koniec, że jednak nie uda się utrzymać w Europie
XX wieku Europie, która miała być Europą państw narodowych, imperium wielonarodowego. Pozostał pewien sentyment? Na pewno, to znaczy, i on jest w pewnym sensie zrozumiały, prawda? On znajduje wyraz w różnego rodzaju zwyczajach, obyczajach, w architekturze, we wspomnieniach prapradziadków, prawda? Portretach Franca Józefa. Portretach Franca Józefa. Ja myślę, że nie ma w tym nic złego. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest przeszłość, że to nie jest coś, czym można żyć tu i teraz, prawda? W XXI wieku. O przeszłości. Myślę, że w bardzo fascynujący sposób rozmawialiśmy dziś z profesorem, doktorem habilitowanym Radosławem Zenderowskim. Przeszłość, cieszyńskie drogi do Niepodległej, te cieszyńskie drogi to w ogóle są niesamowite wędrówki, myślę sobie, i mam nadzieję, że te podróże przez historię będziemy kontynuowali w ramach naszego cyklu Generacja Pamięci. Zachęcam do odwiedzania pozostałych naszych odcinków, zaglądania na YouTube, na kanale Cieszyn Love. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również panu. Dziękuję państwu.